Siemaneczko, cześć i czołem, mamy listopad, zimno się robi i to chyba najlepszy moment, żeby zostać w domu i pograć sobie w gierki. Ale jakie? I tutaj służę pomocą. Oto niezależny przegląd Cewskiego. Gier, które swoje premiery przewidziały na miesiąc listopad 2023. Zapraszam. Tytuł mieszający ze sobą przygodówkę, zręcznościówkę czy nawet elementy RPG. W tytule tym wcielamy się w Jaylę, która musi zmierzyć się z różnorakimi, osobistymi problemami. W grze nie zabraknie sporej ilości czasami absurdalnego humoru. Oglądając zwiastun tej produkcji przypomina mi on trochę Road 96, Mile Zero. Tylko nie wiem, czy to dobry znak. Structures are not strictly functional. There's a sense of aesthetics, of beauty here. Miało mogę powiedzieć, że będzie to logiczna gra roku. Wiele ciekawych zagadek, mechanizmów, łamigłówek przyprawionych filozoficznymi rozważaniami, a wszystko to w przepięknej scenerii świata przyszłości. Our worth? Curiosity? Persistence? I keep thinking. Why puzzles? Is it just their symbolic value? Because the thing about puzzles is that they can be solved. Valiant adventurers once fought to bring peace to the realm of Farul and avenge a murdered king. But now a new peril threatens its people. Druga część bardzo dobrze przyjętego For the King. Mieszanka roguelite'u, strategii turowej RPG, gdzie trafiamy do królestwa Farul. Otrzymujemy drużynę i staramy się położyć kres rządów despotycznej królowej. Adventurers will travel far and wide to prevail. Victories will be hard fought, requiring strategy, strength, and courage. New alliances must be forged to bolster our ranks. The fate of Farul lies in the hands of the resistance. The time to act is now. Will you join us, adventurer? No i coś dla furasów. A tak na poważnie, najprościej rzecz ujmując, to takie The Escapist, ale ze zwierzakami i fabułką. Historia polega na tym, że trafiamy do więzienia i tam musimy przetrwać, knuć intrygi, nawiązać przyjaźnie, unikać wrogów, a może nawet i zaryzykować ucieczką. Thank you.
boss terrifies you. No. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Polska gra, Polska górą. Fabularna gra przygodowa inspirowana powieścią Stanisława Lema o tym samym tytule. Gdzie trafiamy na planetę Regis 3 i jako astrobiolog Jasna będziemy odkrywać mroczne tajemnice tej planety i co się tam odwaliło. Nie ukrywam, że jest to jedna z tych gier, na które czekam od dawna i liczę na bardzo ciekawą historię. To understand. We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Symulacja kolonii, strategia, która czerpie sporo z Oxygen Not Included ze szczyptą Terrarii, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Będziemy w tej grze tworzyć swoje idealne miasto, kolonie dla szczurów, rozbudowując, kopiąc, eksplorując podziemia, ale i również broniąc się przed agresorami. Ciekawy tytuł strategicznego auto-battlera, roguelike'a z połączeniem dynamicznej karcianki. Mieliśmy ostatnio podobny tytuł i zastanawia mnie, czy ta gra będzie w stanie pokazać nam jeszcze coś nowego, innego, ściągającego. Czas pokaże. Inquisitors come to the Veil to seek purpose in their punishment. Solom i mieczem, a raczej solom i poświęceniem, to tytuł bardziej souls-like'owy ze specyficzną dwuwymiarową oprawą graficzną.
Co wyróżnia ten tytuł nad innymi podobnymi, to to, że będziemy mogli również zanurzyć się tutaj w system PvP i zmierzyć z innymi, ale również pograć w kooperacji i razem spuścić łomot jakiemuś bydlakowi. Join the Dawnlight Order. Help your fellow marked inquisitors. Whichever paths you choose, to whichever factions you swear fealty, remember why you are here. All mages must die. Ciekawy tytuł, mieszanka Dungeon Clawrera z prowadzeniem tawerny. Niczym Batman po nocach będziemy wychodzić na łowy, lać po mordach oprychów w lesie, żeby zdobywać składniki potrzebne nam do gotowania i prowadzenia swojej tawerny. Pomysł mi się podoba. Survival w stylu low poly od czeskiego studia Poly Perfect, umiejscowiony w czasach kamienia łupanego, gdzie ludzie rzucali kamieniami w dinozaury, chociaż bardziej może biegali z dzidami za mamutami. Nie wiem jeszcze co sądzić o tym tytule, ale wydał mi się ciekawą pozycją. Czy się okaże wartym ogrania, czy może czeskim filmem? Mieszanka Tower Defense z Factorio w pikselowej grafice? Oh yeah! W Mob Factory musimy utworzyć trasę dla przeciwników, wieżyczki z bronią i taśmociągi, tak aby po zabiciu wroga można było jeszcze wykorzystać zdobyte z nich surowce i przerobić w piecach i lub fabrykach. We'll be right back.
strategiczny kliker o budowie swojej własnej mikrocywilizacji, jej rozbudowie, obronie, badaniu i balansie surowcami. Ciekawy pomysł, proste wykonanie. Okaże się, czy to przepis na sukces tego tytułu. They say, a thousand choices lead us to where we are. That changing one tiny detail makes no difference, but a thousand tiny details. Izometryczna gra RPG inspirowana pierwszymi Falloutami. Trafiamy do postapokaliptycznej Australii i poprzez różnorakie wybory będziemy kreować moralny kompas naszej postaci, który ma ciekawy podział na cztery filozoficzne kierunki. I każdy z tych kierunków ma jakieś swoje dodatkowe umiejętności do wykorzystania. I reckon it's down to courage, good luck and the sheer bloody mindedness to keep putting one foot in front of the other, down these broken roads. Share the love or die trying. Karmazu, a game for you and you and you. Karmazu is a joyful cooperative platformer where up to 10 random players team up and must combine the abilities of 50 different characters to win and complete a loop. Karmazu is about helping people, working together, and finding bliss in cooperation, even when things go wrong. Fajna multiplayerowa gra platformowa, gdzie kluczem do sukcesu jest współpraca z innymi graczami. Grałem chwilę w demo tej gry i zapowiada się naprawdę przyjemny tytuł, gdzie nie wybijamy się nawzajem, a wręcz odwrotnie, pomagamy sobie, by dotrwać do końca. That adapt to the size of your team, the characters you play and the perks you pick together. No two runs are ever quite the same. Be useful to score, stick together, help your teammates reach their goals. And what's more helpful than a little bit of self-sacrifice? Throw yourself on a spike and lay down an adorable little tombstone that others can use to cross safely. Every good thing you do, one way or another, earns you the precious karma you need to unlock new characters or abilities for future loops. Are you welcoming friends or family at home? Totem is an extra local game mode, perfect to be shared on a single screen. A tournament that pits up to 8 players against each other in a series of frantic quickfire minigames. Available in 22 languages with cross-platform play and even private lobbies to enjoy both loops and totems with your friends online. Your new existence, and so it is written. The path you have taken has led to this moment, this honor. Welcome home, Eric.
Souls-like'owa metroidwania w mrocznym, gotyckim świecie. W ostatniej wierze wcielamy się w postać Erika, który stara się odkryć prawdę na temat całego zepsucia ogarniającego gotycką metropolię. Wszystko to w mrocznej i bardzo dobrze wykonanej pixel artowej grafice. They are seekers of death. Merciless and cruel creatures. Feeding on what consumes them in turn. Kolejny wampirkowy tytuł, ale po filmiku widzę, że też troszkę inspiruje się grą Hades, dodając do tego możliwość różnorakiego ekwipunku, trochę przypominającego Diablo 1. Ciekawa mieszanka, którą chętnie bym sprawdził, czy to będzie kolejny wampirkowy tytuł nic nie wnoszący, czy może jakiś powiew świeżości. Down to the last second. We'll get you out of here, I promise. Shit, shit, shit! Keep running, Trevor! Tak raz zrobiła na mnie największe wrażenie podczas ostatniego festiwalu Dem. Ciekawa, intrygująca historia w mieszance stylów gry. Z jednej strony side-scrollowa platformówka, z drugiej pierwszoosobowa gra logiczna. I oba te gatunki zaskakująco dobrze przechodzą i płynnie ze sobą współgrają. Stay away or hit him. What? Hey, no, I just saw it. Live from the Arcadia Dome, I'm your host, Vivian Walton, and this is American Arcadia. This is no man's land. A small, dusty island apiece right between Clawville, the city of animals, and the Hive, or Bug Ghetto, where we banished the insects some time ago. Gra od twórców Chicken Police, polegająca na obsłudze klientów w kawiarni, budowanie z nimi relacji, ciekawymi rozmowami, wątkami naszych klientów, gdzie powoli odkrywamy, co ich wszystkich łączy w tym dziwnym, specyficznym świecie. Szkoda tylko, że brak języka polskiego. Well, I always have trouble with that somehow. Eh, what can I do? I go with the flow. As my late good mommy used to say, whatever happens, happens, son. Coffee never goes out of fashion. Okay, Conrad B. Hart. Remember. Alert. Explosion imminent. The warning from Aisha. My AI weapon. Conrad, stay in the pod. The explosion. The lab in fire. Over here. Aisha, is that you? To get answers, we have to find Ian. Aisha, status report. We're in New Washington. But I was in a shuttle headed for Earth. Flashback. Czy ktoś jeszcze pamięta o tym świetnym tytule z 92 roku?
Ja jak przez mgłę, ale pamiętam jeszcze zamigi. To teraz będziemy mogli zagrać w drugą część tej kultowej pozycji, ale muszę przyznać, że patrząc na trailer, mam pewne wątpliwości, czy uda się reaktywować z sukcesem uniwersum flashbacka. Conrad, go. You two, follow your own path. Was it a dream or a nightmare? Enemy identified, armed and dangerous. I was about to uncover an alien conspiracy. Attention, movement detected. Surrender, humans. Whose implications went far beyond anything I could have imagined. I am Dr. Carl Zachary Kinderman, graduated summa cum laude, anesthesiologist, surgeon, and chemist. A genius, even among my peers, and like a god among common men. Yet my peers rejected me. Unethical. Ten tytuł przypomina mi trochę mechanicznie inną grę ogrywaną na moim kanale, gdzie prowadziliśmy restaurację, kawiarnię, w której w piwnicy robiliśmy kiełbaski z naszych klientów. Natomiast w tej grze wcielamy się w doktora, który podejmuje się pracy w więzieniu i z pomocą z siostry zakonnej przeprowadza eksperymenty na więźniach. Jak to się skończy, to już zależy od nas, bo gra ma mieć wiele zakończeń. And the most gentle of angels in the most horrid of places, Sister Anna. Now I just have to put in the hard work. Stout-hearted dwarf dove deep below the stone to loot precious treasures. Kobolds, goblins, and unholy beasts! Oh, guard yourself! Oh no, your valiant loot! Forge mighty weapons and armor. Pikselowa gra o krasnoludzie, który lubi kopać, czyli o nas. W grze generujemy jaskinie, wyruszamy na przygodę, walczymy, kopiemy tunele, eksplorujemy, zbieramy surowce, ratujemy księżniczkę, znaczy się kowala, by później wrócić, ulepszyć ekwipunek, wykraftować coś nowego, aby się nam jeszcze kopało lepiej i głębiej. The extraction roguelike beckons the bravest on November 17th in early access. Play the free demo now with controller support. Orders, Major. Obtain safe passage home. Reach Vladivostok on an armored train. Command Czechoslovak soldiers stranded in a hostile land. Explore war-torn cities and the Siberian countryside. Deploy squads from the train to explore the surrounding area. Bardzo ciekawy RTS w realiach I wojny światowej, gdzie prowadzimy pociąg z czechosłowackim oddziałem. Po drodze odwiedzając miejsca, zdobywając surowce, zapasy, wykonywając zadania i śledząc historię naszych ludzi. Fabuła podobno w tej grze oparta jest na wydarzeniach historycznych i przeżyciach członków Legionu Czechosłowackiego. Watch them rise through the ranks and unlock new skills. Your train will require constant care and attention. Instruct your crew to manage the train efficiently. Prepare combat equipment and craft spare parts. Realize the train's full potential by unlocking new upgrades and enhancing its durability. Reach a safe depot and exchange cars or locomotives. Stockpile and trade supplies. Keep going.
or the suffering and loss of all those under your command will have been in vain. This is your last train home. On-site nanodrones have scanned the interior of the Kunstmetagard residence and have transferred the data back for reconstruction in the nanodeck. They were in there for about an hour. We couldn't get too close. We might have been seen. As long as she's mentally fit. You know Max was always very careful about agreements and contracts. Pierwszoosobowa gra detektywistyczna, w której będziemy badać, odkrywać ślady, rozwiązywać zagadki i układać historie zaginięcia nastoletniej dziedziczki Fortuny. Gra ma mieć innowacyjny system tablicy dowodowej, gdzie dalsza rozgrywka ma polegać na powiązaniu dowodów z nowymi tropami w śledztwie czy też osobami. I want you to leave her alone. It's not your place. Zoe's been through enough already. It's so sad here. I don't know if I can take it anymore. She needs me. Another fine day ruined by tyranny. But don't weep, rejoice. Come and see fearless heroes challenging the monsters of steel, channeling the good people's rage against our enemy. Dosyć ciekawa gra skupiająca się na kooperacji dla czterech graczy w alternatywnym świecie Robin Hooda połączonego ze steampunkowym klimatem. I chyba ten klimat gry ciekawi mnie najbardziej. Ale czy będzie na tyle dobry, żeby wybić tą grę w morzu gier kooperacyjnych? To make them blink away. No machine to beat their pulsing heart. And when the time has come to fight fire with fire. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten bogaty w gry miesiąc. Wielu tytułów jeszcze zostało pominiętych przeze mnie, ale starałem się zawrzeć te najciekawsze według mnie w tym miesiącu. A jak wam się podoba ten miesiąc? Czy znaleźliście coś dla siebie? Czy czekacie na coś? Czy może macie inny tytuł, którego nie było na mojej liście? Dajcie znać w komentarzach koniecznie. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw suba i do usłyszenia. Nara!